widać hotel prezydencki, a znajdujemy się na Patong przy hotelu Heritage. Przy hotelu Heritage na Patong. Hotel całkiem spoko, całkiem spoko. Dużo półek. Dużo półek. Mamy akurat w naszym pokoju mamy dwa duże łóżka. Pokój no, naprawdę całkiem spoko. Ceny też tutaj, teraz jeszcze jest sezon, no to jak na sezon ceny całkiem przyzwoite. Około 4000 na miesiąc wychodzi, to tak sobie podzielcie, 1000 zł na tydzień, mniej więcej, wiadomo, może być troszeczkę czasami więcej, trochę czasami mniej. I co, pokażemy może jak do niego trafić, może gdzie się on znajduje. Znajduje się 5 minut, chodź mi, znajduje się w tamtą stronę, jest 5 minut do Bangla Road, czyli jest bardzo blisko centrum. Jest 2 minuty do Junk Ceylon, do takiej wielkiej galerii, która obecnie akurat jest zamknięta, ale 2 minuty od galerii, 5 minut od Bangla Road i mamy tutaj taki duży niebieski szyld z właśnie tym hotelem Heritage Hotel. O, Emi uciekła do cienia, Emi wampirek boi się słońca, więc 5 minut do Bangla Road, 2 minuty do Junk Ceylon i już obracam kamerę, pokazuję Wam hotel i co tutaj się znajduje. Tak wygląda nasz hotel, tutaj na wprost, ten tutaj duży, biały, o, jedzie żółto-czerwona taksówka. Napis mamy tutaj, jak się hotel nazywa i ten cały tutaj budynek to jest właśnie ten hotel. Plus jeszcze ten cały budynek tutaj po lewej stronie, który zaraz pokażemy. Tak wygląda, no to też jest hotel. Tutaj tak okolica wygląda. Po lewej, po prawej coś. Ben mi chce pokazać fontannę. Są pokoje, jest tutaj w ogóle cały, do wynajęcia cały hotel. O, tutaj po lewej stronie jest taka jakaś fontanna. O, jaka rybka tu jest czerwona. Widziałeś te rybki? To są takie normalne rybki jak w akwarium. Ale chyba głodne, bo patrz jak podpływają. O, takie złote rybki. Takie pomarańcze, a mają takie białe płetki. No. Taką no. Jest tutaj jeszcze taki jeden hotel. L House. Nazwa może trochę mylić, bo wygląda to tak jakby PL od Polski, house, dom, ale nie, ale to nie jest polski hotel, no tylko się tak nazywa i już jesteśmy bardzo blisko Heritage. Tutaj właśnie cały ten budynek plus cały ten tutaj jeszcze po lewej to jest właśnie nasz hotel. Tak, zaraz pokażemy basen. Kurde, coś wieje. I my mamy tam wysoko na 14 piętrze swój pokój. Tam nad E mamy pokój, dokładnie. Na samym rogu. Tak, na samym końcu. Przedostatnia, tak się patrzy. O właśnie, tak jest. Tam po prawej. Tam właśnie. No, tam gdzie te napisy jakieś takie. No, tam mamy nasz pokój. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze tutaj lobby pokażemy może, co? I pójdziemy tam na skróty. No. Taka fajna żyrafa. No, tu jest taka fajna żyrafa. Tutaj... Wcześniej była przystrojona na święta, nie? Na święta była przystrojona. I było jeszcze tutaj przystrojone, były dwunastki. Tak, bardzo przyzwoicie. No, tak jest. Czekaj, lobby wygląda bardzo dobrze. Lobby wygląda bardzo dobrze. Bardzo fajne kanapy. Tutaj ładne, duże lobby. Duże, no, bardzo ładne. No. Tam mamy toalety na wprost. Tutaj po prawej jakiś game room. Ale nie byliśmy. Chyba jest w ogóle zamknięty. No, takie ładne. Tak, tutaj takie ładne obrazy. Po lewej są dwie windy. Tutaj są dwie, a tu tak. Jest dla pani, która sprząta hotel. No tak, tutaj jest dla całej obsługi, którzy mają jakieś wózki, jakieś pranie, jakieś niepranie. Tak, a tutaj jest dla klientów. I mamy od razu z windy wyjście na swimming pool, czyli pójdziemy na basen. Czyli wychodzimy z pokoju, windą zjeżdżamy i od razu tutaj na dole mamy wyjście na swimming pool. I tu mamy takie wyjście. I tu jest takie krzaczki. No, dużo krzaczków, tak gęsto, zielono, fajnie. O. A tutaj jest właśnie to wejście główne i do lobby. A tutaj stoi nasza Yamaha. A tutaj stoi nasza Yamaha, którą przed chwilą jeździliśmy. Tak, no właśnie, bo tutaj jest taki parking dla skuterów, co nie? No, czyli...
No, bo auta się tutaj za bardzo nie mieszczą, auta sobie parkują tu wcześniej i tu w ogóle, gdzie tylko jest miejsce, a skutery mają tutaj swój parking. Także skuter jest gdzie zaparkować. Niestety nie jest zadaszony, ten parking i jak pada deszcz, to napada nam na skuter. Niektóre hotele mają zadaszone takie parkingi. Ten akurat nie ma. No, a tu jesteśmy teraz na basenie hotelowym. Akurat pięknie słońce świeci. A przejdziemy się. Tutaj są leżaczki. Kurczę, wieje. Tutaj jest taka... Można sobie usiąść. I tu są takie krzesełka jeszcze. No, a tutaj jest bar, tylko jest nieczynny. Ogólnie jest bardzo wysoki, z 15 pięter. Emi, 15 pięter? Czy ile tu jest? 17 pięter? No. A, kurde. Myślałem, że 15, a jest 17. No. Tu są jeszcze toalety. No właśnie, toalety są jeszcze. Tam są toalety. Tylko tego nie pokazałeś. A co to jest? A, prysznic jeszcze jest na basenie, że można się opłukać po basenie. No, taka jedna parasolka, tylko z cieniem. Tam jest bardzo fajny, jeszcze ekskluzywny hotel za tym, ale są bardzo wysokie ceny, więc jak ktoś chce, to oczywiście może skorzystać. No, kwiatuszki są tutaj piękne. No, idziemy teraz do... pokażemy, o właśnie, restauracja. Poczekaj, powiemy coś o restauracji. Tato powie dwa słowa o restauracji. Okej, okay, a więc tak, restauracja znajduje się na piętrze drugim. Śniadania, obiad i kolacje. Śniadania mieliśmy w cenie, także Emi sobie chodziła zawsze na śniadania. My byliśmy chyba z Dorotą dwa razy, z tego względu, że my śniadań nie jemy, także my nie chodziliśmy na te śniadania. Ale Emi przynajmniej mogła sobie z tego skorzystać. O właśnie, wychodzimy z basenu i od razu są te windy, siadamy do windy i podjedziemy na drugie piętro. Podjedziemy na drugie piętro tam... 17, widzisz? 17, no. Podjedziemy na drugie piętro, tam gdzie właśnie jest restauracja. Z restauracji za dużo nie pokażemy. Pokażemy oczywiście, jak byliśmy dzisiaj rano na śniadaniu, to teraz wrzucę tutaj taką stawkę. O, już jesteśmy na drugim piętrze. No, nie wchodzimy tam, Emisiu. O, patrz, nawet jeszcze śniadanie trwa. Która jest 11 godzina, a ludzie jeszcze są na śniadaniu, czyli bardzo długo jest otwarta, ta restauracja. Co sobie bierzesz? Od razu to ścika? Ostatnio tak ciemnoło, no i mi spadła tutaj do środka. Wow. I w ogóle... I się spaliła? Jacie. Masakra. Co to jest? Emo, dwa pomidory na raz? Nie pchaj tyle. Jesteśmy na drugim piętrze. No, ale poczekaj, bo ja chciałem bardzo ważną rzecz powiedzieć. O tej restauracji. To przede wszystkim chciałem powiedzieć o czymś innym, ale wtrącę jeszcze o czymś innym. Nie trzeba chodzić w maskach, bo to chyba teraz w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, czyli nie trzeba chodzić w maskach, to jest pierwsza rzecz. Czyli możemy wchodzić normalnie, nakładać sobie sami jedzenie, możemy wszystko, jak w normalnych czasach. Wszystko możemy robić sobie sami, więc to jest bardzo ważna rzecz. Ale ważniejsza rzecz, o której ja chciałem powiedzieć akurat, to jest to, ale to jest akurat minus, dla mnie to jest akurat minus, to jest to, że jedzenie w tej restauracji jest europejskie. Czyli kurczę, jesteśmy w Tajlandii i śniadania w tym hotelu, w restauracji są europejskie. Czyli jajko, czyli parówki, czyli jakieś tam szynka. No to już warzywa, no to okej, okay, no to jest okej, okay, warzywa jest okej, okay, ale jakby całe menu, wszystko co praktycznie jest tam do zjedzenia jest europejskie. No to jest akurat dla mnie naprawdę słabe i myślałem, że przynajmniej na tych śniadaniach będzie tak, że co? Że będzie można zjeść coś takiego fajnego, tajskiego, jakiegoś naprawdę takiego innego nawet może niż na mieście, może coś będzie, no fajne jakieś rzeczy, jakieś sushi, nie sushi. Jakieś kurcze, fajne, tajskie jedzenie, bo jest bardzo dobre, bardzo smaczne. W każdej restauracji naprawdę można zjeść bardzo dobrze i bardzo
bardzo tanio. Każdy street food, każde, wszędzie, na mieście po prostu można się bardzo dobrze najeść i za niewielkie pieniądze. A ta restauracja ma europejskie jedzenie, normalne śniadanie. Jeśli ktoś nie chce jeść, tajskiego, no to akurat bardzo dobrze trafił i w tym hotelu jest europejskie jedzenie. Ale jeśli ktoś chciałby przyjechać do Tajlandii po to, żeby zjeść tutaj tajskie jedzenie, no to nie w tym hotelu, To jest dla mnie duży minus. Teraz Emi zabiera nas na piętro 13. Na piętro 13, bo tam znajduje się... Ktoś nacisnął, no to nic. Na piętrze 13 znajduje się... Pokój prezydencki. Nie wiem, ja tutaj nie byłem. Była... Poczekaj, obrócę kamerę. Była tutaj tylko właśnie Dorota z Emi wcześniej. My widzimy tylko z naszego pokoju taras, tak? Widzimy tylko taras z tego pokoju. Taras jest bardzo duży. Taras tutaj jest normalnie tak samo jak u nas. Taras jest bardzo duży, taki bardzo duży stół, krzesła. Taka, no zaraz wam pokażemy z naszego pokoju, z balkonu, jak wygląda ten balkon. Tutaj z pokoju prezydenckiego. Tutaj są, patrzcie, takie drzwi. Tu są takie drzwi, jakaś tutaj w ogóle takie wejście. No, kamyczki ładnie. No, tutaj już jest, tak powiem wam, po tajsku w tym miejscu. Tu jest tak już tak trochę fajnie po azjatycku. No, tutaj jest jakiś obraz i tu pisze, że jest to residence, ale FC. Nie wiem, co znaczy ten skrót FC. Może to nie jest pokój, tylko jakaś sala taka konferencyjna, ale presidence. No nie wiem, może jakiś FC. No, ani to suite, ani to nie wiem, co to. Ale no, na 13 piętrze znajduje się taki naprawdę jakiś wypasiony pokój, więc jak ktoś chce sobie poszukać na 13 piętrze jakiegoś super pokoju, to w tym hotelu taki pokój się znajduje, co nie, Emka? A my mamy akurat bardzo się dobrze spało, bo o piętro wyżej, czyli na 14. No, my mamy na 14, nie na dół. No, jedziemy do naszego pokoju, pokażemy nasz pokój i pokażemy z naszego balkonu balkon tego pokoju. No, tutaj na 14 piętrze jest lustro, a tam był pokój prezydencki. No, może tamten pokój w ogóle jest dwupiętrowy? Nie wiemy. I tutaj jest jeszcze takie schody do góry i w dół. Mhm. A jak już tak cichutko mówisz... Mamy taki pierwszy tutaj, pierwszy z brzegu. Tutaj jest przepiękny widok z tej strony w ogóle. Przepiękny widok na jedną część, patong. Tam u góry są takie mega mieszkania, takie, tam są takie prywatne, takie małe domki u góry, na górze, piękne domki, tylko takie malutkie dla jakiejś takiej pary, ale są bardzo fajne. Tutaj, o, tutaj jest właśnie ten ekskluzywny hotel, o którym wam mówiłem. On tutaj ma takie wille z basenem, każda willa ma swój basen. I bardzo fajnie tutaj jest tak obsadzone palmami. No, ten hotel jest dużo bardziej ekskluzywny, ale dużo, dużo, dużo droższy. No, tutaj jest jeszcze, pokażemy tą stronę. Też bardzo fajny widok. O, tu jest piękny widok. Tu jest piękny widok. Takie palemki. No, bardzo dużo palm tutaj jest. A tam... sam środek miasta i palmy. Jeszcze tylko powiem jedno słowo o tych willach, w których byliśmy. Byliśmy tam, tam są takie wille. Tamte to są wille prezydenckie, nie ma? Tam z takim wielkim basenem. Już być może pokazywałem to na wcześniejszych filmach, bo byliśmy tam, kręciliśmy film w jednej z tych willi. Kręciliśmy film. No tutaj, no nie wiemy, czy małe, czy nie, tylko... No. No, tutaj już są schody na górę, jakby winda nie działała. Jesteśmy na 14 piętrze, idziemy do naszego pokoju. A to co to za gwóźdź? O, mama nasza, znaczy twoja. Moja żona, twoja mama. O, słyszała mama nasze nawijanie. Jezu, nie mama, no. Tak wygląda nasz pokój. Kask na starcie, bo my dzisiaj się stąd przenosimy. O, tutaj łazienka. Tak wygląda łazienka. Całkiem przyzwoicie, co nie? Tylko kafelki tam takie odpadają w prysznicu. Ale jest jeden minus tej łazienki. A mianowicie taki, że nie ma półki.
Nie ma półki tutaj, nie ma gdzie kosmetyków poukładać. Tak, to jest duży minus. I śmieszne jeszcze mogliśmy Emka powiedzieć o tym, że drzwi są starodawne, z taką zwykłą klamką na kluczyk. O, taki zwykły kluczyk do drzwi, do otwierania drzwi. O, jest mega przeciąg. No, można sobie tak po starodawnemu zapiąć tutaj, żeby nam nikt nie wszedł. O, tutaj dwa duże łóżka. Jedno, drugie. O, jest jeszcze jeden wielki minus tego pokoju, a mianowicie ciemno. Jest tutaj tak ciemno, znaczy ogólnie jest jasno w dzień, bo jest duży balkon, duże drzwi, ale wieczorem... Czekaj mi, już, jest wieczorem, jest tutaj bardzo słabe światło, tu jest tylko jakaś jedna żaróweczka, coś tam i praktycznie tu jest jakaś jedna żaróweczka i jest po prostu bardzo ciemno. Ale jest, na szczęście są duże szafy, jest dużo półek, jest gdzie ciuchy porozkładać. Okej, my już się właśnie z tego pokoju zbieramy. I tu jest nasz balkonik, taki. O, Emi ulepiła takie rzeczy z plasteliny. I tutaj właśnie widać ten balkon z pokoju prezydenckiego. Jest taki bardzo duży, kurczę, wieje. Tam jest jeszcze ten taki, co tam jest, taka fontanna czy coś. Można sobie tam nogi zmoczyć, co? Można. No właśnie. No, także widok z tej strony, z naszego balkonu jest sea view, bardzo piękny widok na calutkie patong, na góry. Wcześniej byliśmy w tamtym hotelu. Tak, wcześniej byliśmy w Royal Paradise, w tym, bardzo też fajny hotel. Jeden z najwyższych. No, jeden z najwyższych, a teraz jesteśmy tutaj w Heritage. Tutaj jest główna droga, właśnie z tej drogi się tutaj koło Bangla skręca. Także tu mamy Junk Ceylon. Gdzie ten Junk Ceylon? Tu jest Junk Ceylon. 2-3 minutki do Junk Ceylon. 5 minut do Bangla Road. Także bardzo blisko. I tu jest ta droga, którą wchodziliśmy. Wchodziliśmy. I tutaj też parking. Tu było lobby. Tak, i tam jest ten nasz basen. O, patrz, co tam, balon jakiś poleciał. Ktoś puścił balon. No i właśnie. Także co, jesteśmy gotowi do wyprowadzki? Tak. Opuszczamy to miejsce, przenosimy się całkowicie na drugi koniec patong i już w samych górach, tam będziemy, w samych górach, po tamtej stronie. Pokażemy jeszcze, jak tam wygląda. Tutaj jest Patong Tower, też taki hotel fajny. No, ale tam będziemy mieć konkretne dwupokojowe mieszkanie, bardzo duże, z basenem na dachu, przepiękny basen i no i widok też w tą stronę na piękne morze. Na piękne. Tam jest, o, ile razy zobaczycie Majewskiego na siłowni. Właśnie, tam jest jeszcze siłownia, jest basen, no i takie mieszkanie, no mega mieszkanie, pokażemy. Bardzo ekskluzywne. Także tam się teraz na miesiąc przenosimy i zobaczymy, jak się tam będzie mieszkać. Tam mamy dwie umywalki, wielką wannę, prysznic. Tam mamy wypas taki totalny, co nie? No, tylko ja nie będę miała nic. No, my mamy wypas. No, tutaj już trochę bałagan, właśnie się już pakujemy i przenosimy się gdzie indziej. Myślę, że jeszcze chyba z takich rzeczy, które warto tutaj wspomnieć, to o tym, że jest lodówka, dość duża, wystarczająca. Można sobie zrobić zamrażarka w lodówce, kawa, herbata i na przykład, no właśnie, to biurko takie dość duże i suszarka nawet jeszcze jest. No, także jeśli chcecie przyjechać do Heritage Hotel na Patong, myślę, że jest to okej hotel. Jest to okej hotel, są śniadania. No naprawdę wszystko ok, wszystko ok. Pani często codziennie przechodzi, sprząta, wymienia ręczniki. Daje żele, szampony, balsamy, wszystko co potrzeba. Jest klimatyzacja, tylko klimatyzator tutaj, ten taki zewnętrzny, stoi na balkonie. Więc całe powietrze, które było ciepłe i jak masz zamknięty pokój, to chłodzi, ale potem całe to ciepłe powietrze wylatuje tędy. No, klima chodzi bardzo dobrze, chłodzi bardzo dobrze, także jak zamkniemy balkon, możemy sobie schłodzić pokój, bardzo jest ok. Tylko to ciepłe powietrze
z tego klimatyzatora strasznie tutaj ogrzewa balkon. Strasznie ogrzewa ten balkon i nie można po chwili jakby otworzyć sobie tych drzwi, bo jest tu bardzo gorąco na balkonie. Trzeba poczekać 5 minut, żeby się trochę tu przewietrzyło, żeby uciekło to ciepłe powietrze z tego klimatyzatora i wtedy już jest ok, bo tak to jakby się... Bo tak to się tu, to jest naprawdę bardzo gorąco. Ale to w sumie taki mały tylko szczegół. Dobra, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć!